Serdecznie witamy wszystkich hodowców. I tak jak obiecaliśmy na filmie, który kręciliśmy podczas losowania nagród gołębi od kolegi Arka Koniecznego dla osób, które nabywały towary, dokładnie to zioła od Arka Koniecznego, jeden gołąb był przeznaczony tutaj dla kolegi Maćka. Kolegę Maćka to też poznaliśmy kiedyś, kiedy byliśmy wspólnie z Sebastianem Wardęgą właśnie u kolegi Arka podczas lotu. On tam jako hodowca, który chciał się zorientować, zobaczyć, to też porady stosował tutaj kolegi Arka. Od pana Arka. Tak, dokładnie. I te się sprawdziły, bo tutaj Sebastian mówił, że z 40 któregoś udało ci się wskoczyć na drugie miejsce na młode w oddziale, tak? Tak, w oddziale na drugie miejsce, w sekcji na drugie i w GMP w piąte miejsce. No to można tylko pogratulować. Zadam tylko pytanie, czy stosowałeś rzeczywiście te porady i te produkty od kolegi Arka? Tylko ten kolega Arek właśnie mi pomógł w tym, że tak gołębie poleciały, nie? I teraz właśnie tego gołębia tutaj dostaniesz? Tak, dostałem tutaj właśnie. Widzimy, także to jest ten 20 gołąb niejako. Znaczy się, powiem inaczej, bo zakupiłem samczyka sobie do rozpłodu od pana Arka, a w zamian za to, że kolega Arek polecił mi jego produkty i tam troszkę ten podpowiedział nam i koledze Sebastianowi też, że jak gołębiami lecieć lotować. I lotować i tak dalej, jak stosować te produkty. Kolega obiecał mi samiczkę i sprawdziło mi się to, będę miał do pary i wiem, że na pewno u mnie w hodowli zawsze będą zioła, a nie tam chemia, antybiotyki. Tylko no wiadomo, że trzeba tam na żółty guzek przeleczyć gołębie, bo to trzeba, nie? Bo to tam kurde się zawsze tam trzeba na żółty guzek, nie? Ale innych produktów już na pewno nie będę stosować w mojej hodowli. Tutaj popatrzmy, hodowla wygląda między innymi w ten sposób, to są gołębniki. Teraz zobaczymy, popatrzmy, tylko tak powiedz nam, tu jest lotowy gołębnik, tak? Czy jak to masz? Ja mam, tutaj są trzy gołębniki, można wejść tutaj. Tutaj zobaczymy sobie, a jak liczą masz hodowlę, powiedz? Ale chciałem zauważyć, że tylko po sezonie można do Macieja wejść ja do gołębnika. Nie mogę. Ja jestem młodym hodowcą. W czasie sezonu nie ma wejścia. Ja jestem młodym hodowcą z tego względu, że kurde, kilka lat tam hoduję gołębie, nie? Ale żadnego wyniku tam nie było, nie? No bo zawsze stosowałem. Ale nie kilka lat, to już jest kilkanaście lat. No kilkanaście lat, no w sumie tam gołębie u mnie to były od dziecka, nie? Ale no nie było żadnego wyniku takiego, żeby jakiś tam sukces, coś z tych gołębi tam wyszło, nie? A teraz jeszcze powiedzmy tylko, bo my tutaj jesteśmy teraz z wizytą właśnie w sklepie dla hodowców, ale dosłownie 500 metrów dalej, 600, tutaj kolega Maciek ma swoją hodowlę. Lotujecie wspólnie w oddziale 0425 Czarnkowsko-Ścianecki. Tak. Tutaj właśnie o kolegi Sebastiana się o wyniki nie pytamy, bo jakby miał coś ciekawego do powiedzenia, to już by powiedział. Ale popatrzmy, to tutaj masz teraz ten gołębnik, to jest rozpłodowy, tak? Czy jak? Nie, to jest gołębnik lotowy, nie? Zobaczmy. Tutaj mam gołębnik lotowy. Tak. I ogólnie to on jest teraz otwarty, bo tam mam gołębnik dla młodych. I on jest otwarty, można zobaczyć sobie, nie? Tutaj jest gołębnik dla młodych przystosowany, tak? No, widzimy. Że teraz są drzwi, tak mam tutaj rozsuwane. No, widzę właśnie zamknięcie. Gołębi na 115 na pierwszy lot poszło chyba, mi się tak wydaje, że tak 115 chyba była na pierwszy lot. A po lotach zostało mi gołębi 60 kilka tam i gołębie się jeszcze schodzą. Schodzą się cały czas? Tak jest. Straciłeś około 50 sztuk z tego, co Tak jest. A na którym locie najwięcej straciłeś? Na tych pierwszych czy na koniec właśnie? Na pierwszym locie dużo, ale potem się poschodziły gołębie i tak, że potem już dużo gołębi nie traciłem, nie? Tutaj gołębie, które teraz wcześniej miałeś, bo od Arka to masz tego, teraz dostałeś samiczkę, wcześniej miałeś samca. Samczyk. A młode, które tutaj miałeś, to z jakich to hodowli się wywodziły te ja gołębie? Bardzo dużo gołębi mam zakupionych z Holandii, dużo, nie? Dużo od pana Jepa Kohorna mam gołębi. No tutaj po sąsiedztwie, bo jak Seba ma, że tak powiem, kontakty, jeździ, towary załatwia. Tak, Sebastian właśnie mi tam dużo gołębi nas sprowadzał z Holandii, od pana Jepa Kohorna, od Portfielda. Portfielda, Jakowa Portfielda. Tak jest, i od pana Wojciechowskiego też mam Belgii, mam, nie? No i cały rozpód kupiłem. Od Wojciechowskiego z Belgii? Z Belgii, tak. Też mam gołębie. I dużo gołębi, cały rozpód kupiłem od Rafała Kubiaka, nie? No, od kolegi. Hodowca skąd to jest? Tutaj jest, on tu u kolegi Sebastiana sprzedaje w sklepie ogólnie. I on tam też bardzo dobre gołębie miał. To jest ten właśnie tutaj. Tak jest, on bardzo dobre gołębie miał w rozpłodzie. To jest sprowadzone od księdza Kostorza i tak dalej, nie? Rozumiem. No i po tych gołębiach mi się, no gołębie bardzo dobrze sprawdziły. On tam, nie wiem, woził czy coś tam. Ale ogólnie ja tam dbałem o te ptaszki i u mnie się sprawdziły no, bardzo dobrze. Nie? Tutaj pracę masz taką, że się zajmować chyba możesz tylko popołudniami gołębiami. No, tylko, bo ja tam bardzo długo pracuję też, ale...
No, to jak ciebie nie ma, to kto się zajmuje gołębiami? Żona, ojciec? Żona trochę i koledzy mi pomagają. Koledzy, nie? Dużo koledzy, nie? No. Tutaj te gołębie, co mówiłeś, miałeś te młode, jakiegoś masz może najlepszego lotnika oddziału, czy jakoś wysoko, który się... Jest kilka, ale to bym musiał tam teraz... Rozumiem, to tam opowiedz tylko to, jakie to... Pamiętasz, po czym to są dokładnie? Najwięcej to mi się spisały gołębie, ci mówię, że ze Kohornów. W Krzyżówkach, no. Mhm. Ale to wszystko w Krzyżówcach, nie? Z tymi od Rafała? Tak jest, bo pokrzyżowałem gołębie. Ja jak miałem tam w parach, to gołębie, no, po dwa, po trzy tam zostały, to tak mało, nie? Jak się zapytam teraz, że co im dajesz, to truizmem będzie, jak powiesz tutaj ze sklepu, że tak powiem, od Sebastiana? Nic. Karmę czy coś, to się zapytasz? Karmę mają oryginalną, na dzień dzisiejszy non-stop dostawają tą pierzyniówkę, nie? Tak, a do oporu. Masz jakieś takie specjalne filmy? Z Eupolu, to, tak, to mają do pełna non-stop, widzimy. Także... No przepraszam, tu kłamiesz, bo tak, tutaj jest karma, tu jest karma, ale a tutaj nie ma. Ale u nas sobie tak mają otwarte. Ja wiem, żartuję tak sobie. Także ten, nie? Tu widzę, teraz siedzą jeszcze na... Tak, nie, ona plastika, bo ja jeszcze nie rozsadziłem gołębi ogólnie, nie? Rozumiem. Ja dopiero pod koniec miesiąca będę rozsadzał je, nie? Jak one się dobrze wypierzeją, wtedy będę wiedział, który jest samczyk, która samiczka, bo jak na razie one pierzeją, to nawet nie widać, który jest samczyk, która samiczka, nie? Rozumiem. A tutaj mam gołębnik do wdów. Tak, widzimy. Jest taki rozsuwany, ale na dzień dzisiejszy tu są gołębie z rozpłodu, samice. Nie? Mhm. No, tu są samice. Mamy ogólnie jest 20 par. Nie? To ciemniej trochę od razu. Tak, one są przyciemnione, bo to jest gołębnik ogólnie jeszcze nie jest tak skończony, bo tylko jest takie prowizorka, nie? Jeszcze nie ma siodełek, ale to są gołębie rozpłodowe, nie? Samiczki. Nie? No dobrze, to gratulujemy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy do kolegi tutaj przyjedziemy, to kolega będzie miał już sukcesy tymi gołębiami rocznymi jakieś, czy nie? Tak jest, no to mam, ja też tak, no, wiążę z tym wszystkim nadzieję i chciałbym bardzo podziękować panu Arku Koniecznemu za poradę, za to, że namówił mi na te zioła i na posypkę, na karmę i dziękuję mu za gołębia i naprawdę, że w mojej hodowli na pewno będę to stosował już do końca moich dni. Że tak bez przesady to... No, że tak powiem. No, że tak. No, rozumiem. No, bo się cieszę, cieszę się, naprawdę się cieszę, że no bo nie było nigdy takiego wyniku, a było warto się przejechać. Warto jest się przejechać, jeżeli ktoś tam, jakiś młody hodowca, to warto się przejechać, popytać starszego hodowcy, co, jak, co zrobić, się dowiedzieć, a nie tam kurwa tylko chemia, sorry za słówka, ale... To się wytnie. To nic, jak się nic nie wycinamy, to jest taki przekaz autentyczny. No, dokładnie, ale że warto. Nie? Gołębie lecą i naprawdę ja jestem tak zadowolony w tym roku. No widać, że... po tym postępie, tak jak to prawda było, bo Sebastian już jest 40 któregoś miejsca na drugie. Tak, dokładnie. Tak dokładnie, było? No to widzimy. A jeszcze powiedzmy, ile oddziałniczych hodowców? 112 chyba, nie? Czyli 115, tak ze strefy połowę, pół tak na wyżej. Tak jest. No i drugie miejsce, no to naprawdę jest... sukces, no, w moim przypadku akurat. To poza zdroszczeniem, naprawdę. No. Tutaj to jest właśnie ten Rafał, o którym mówię. Pan Rafał, tak? Rafał, kolega, no. Tak. Musimy jeszcze sprostować jedną rzecz. Tak? Tak, Rafał wychwycił, że Czarkowsko-Trzcianecki powiedzieliśmy oddział, a to jest powiat Czarkowsko-Trzcianecki, a oddział Czarkowsko-Wieleński. No, przepraszam. 0,420. Przepraszam najmocniej. Także jest około tam 128 hodowców było, 112 lotujących, tak? Coś tak mniej więcej. Tak było. Rozumiem. No nic, dziękujemy, do zobaczenia, pozdrawiamy, dobry lot. Dobry lot.